Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Dzisiaj będę miał dla Was mini poradnik, kilka porad ode mnie na temat wyciszania dysku mechanicznego w komputerze. W tej chwili ta przypadłość może nie jest tak powszechna jak jeszcze kilka lat temu, kiedy nie było na rynku dysków SSD, albo jak były, to były bardzo drogie. Głośna praca dysku twardego mechanicznego to jest rzecz, która zawsze spędzała mi sen z powiek, irytowała mnie, po prostu wkurzała. Wielu z nas jeszcze ma takie dyski w swoich komputerach, pomimo posiadania około 5 dysków SSD, nadal mam jeszcze 2 HDD-ki i powiem Wam, że te starsze sprzed kilku lat, które miały mniejszą pojemność, 250 GB, 500 GB, były dużo cichsze niż te 1 czy 2 terabajtówki, które mamy obecnie. 3,5 calówki to po prostu hałaśliwe stwory i trzeba spróbować się tego jakoś pozbyć lub je po prostu wyciszyć. Zapraszam na kilka porad. Pierwsza opcja: zamienić dysk HDD na dysk SSD. Czyli opcja wydawałoby się prosta, ale nie zawsze prosta w wykonaniu, ponieważ dyski SSD są dużo, dużo szybsze, są bezgłośne, ponieważ nie mają żadnych ruchomych elementów, natomiast mają adekwatnie dość małą powierzchnię i są dużo, dużo droższe. Przykładowo dysk mechaniczny 1 tera kupimy pewnie za jakieś 200 zł w tej chwili, a za 200 zł kupimy jedynie dysk SSD rzędu 128 GB, więc pojemność wielokrotnie mniejsza, ale za to większa szybkość. Dlatego dla osób z bardziej zasobnym portfelem dysk SSD jest dobrym rozwiązaniem, ale dla osób szukających oszczędności to już może być trudne. W każdym razie dysk SSD wart polecenia, jakość pracy na komputerze, grania jest po prostu 100 razy lepsza. Ja w tej chwili dysku SSD nie zamieniłbym na żadnego mechanika. Po prostu przesiadka w drugą stronę nie wchodzi w grę. No i zobaczcie kilka przykładowych dysków SSD w różnych cenach. Bardziej oszczędnym użytkownikom polecam takie dyski jak Adata Premier SP550 lub Kingston UV400. Oba te modele cechują się tym, że producent zastosował tutaj pamięci typu TLC oraz odpowiednio w Adacie kontroler typu Silicon Motion 2256, a w dysku Kingstona Marvel 88 SS 1074. Dla zwykłego zjadacza chleba oznacza to tyle, że włożono do tych dysków bardziej budżetowe podzespoły po to, żeby taki dysk uczynić po prostu tańszym. Nie ma więc tutaj tak zaawansowanej technologii jak w dyskach droższych, natomiast do grania czy przechowywania danych dyski są jak najbardziej wystarczające. Osobom z nieco bardziej zasobnym portfelem, poszukującym wszechstronnych dysków SSD, polecę chociażby Plextora M6S, którego wyposażono w lepszy typ pamięci MLC oraz kontroler Marvel 88 SS 9188. Kolejnym dyskiem wartym uwagi w średnim przedziale cenowym jest HyperX Savage, wyposażony w kości typu MLC, również jak poprzednik. Tym razem kontroler to Fission PS3110-510. Dysk cechuje się bardzo dużą wydajnością i niezawodnością. Osobom o bardzo zasobnym portfelu polecam dysk HyperX Predator, podłączany poprzez łącze PCI Express 2.0. Posiada on pamięci typu MLC i kontroler Marvel 88 SS 9293. Cechuje się bardzo wysoką ceną, ale za to bardzo wysoką wydajnością i niezawodnością. Jest to po prostu jedno z najlepszych rozwiązań na rynku, przy okazji niestety też jedno z najdroższych. To by było na tyle. Teraz druga porada: zakup wyciszanej obudowy. Na rynku w tej chwili jest takich obudów no przynajmniej kilkanaście modeli. Kiedyś było skromniej i były bardzo drogie. W tej chwili dobrą wyciszaną obudowę można kupić już za około 350 zł. Te droższe kosztują nawet po 600 i więcej. Natomiast w takiej obudowie, uwierzcie mi, że poziom hałasu wentylatorów, chłodzenia procesora, dysków twardych jest wielokrotnie zmniejszony. Jest on też przy okazji wygłuszony. Często takie obudowy mają też specjalne mocowania z gumowanymi podbiciami, że po prostu te wibracje, ten hałas jest mniejszy. Ale jak już powiedziałem, jest to inwestycja, ponieważ nowa obudowa kosztuje no przynajmniej 300-350 zł, taka już lepsza, wyciszana. I kilka propozycji ode mnie.
Jedna z najtańszych obudów wyciszanych na rynku to niemiecka Nanoxia Deep Silence 3. Obudowa o prostym wyglądzie, elegancka, dość pojemna oraz posiadająca właśnie te właściwości wyciszające, znajdujące się we wnętrzu komponenty. Druga propozycja to klasyka, czyli Fractal Design Define R5. Bardzo ładna obudowa o prostym designie, bardzo funkcjonalnym wnętrzu, zapewniająca użytkownikowi święty spokój. Trzecia propozycja to obudowa, która jest moim ulubieńcem w tej kategorii, obudowa, z której dość długo korzystałem sam, czyli Be Quiet Silent Base 800, wersja z oknem. Obudowa nie jest tania, natomiast oferuje wszystko co najlepsze. Wysoką jakość wykonania, ogrom miejsca na podzespoły, 3 ciche wentylatory w zestawie oraz bardzo cichą pracę komputera. No i wracając do dysków, trzecia podpowiedź, możemy, jeśli nie stać nas na dysk SSD, zamienić twardziela 3,5-calowego na 2,5-calowego, który ma mniejsze talerze, mniejszą prędkość obrotową, po prostu jest bardziej cichy. Niektóre 2,5-calówki niewiele odbiegają prędkością od swoich większych braci. Pojemność też jest podobna, cena jest również podobna, jest to tylko niewiele droższe, więc dyski 2,5 cala są też dobrą alternatywą dla dużych twardzieli. Mogą to być dyski oczywiście do wnętrza komputera, podłączane kablem SATA, albo mogą to być dyski w obudowach zewnętrznych, takie po prostu przenośne, których ogromną zaletą jest to, że możemy na przykład te dane zawsze wziąć ze sobą, na przykład do kolegi i tam sobie z tego zrobić użytek. Tak więc oto kilka propozycji takich dysków 2,5 cala. Jeśli chodzi o dyski 2,5 cala do wnętrza komputera, według mnie liczą się tylko dwie firmy, czyli Seagate oraz Western Digital. Jeśli chodzi o Western Digital, mamy tutaj głównie trzy serie WD Blue, dyski wydajne, ale dość tanie, WD Black, bardzo wydajne, droższe dyski oraz WD Red, dyski do zastosowań już powiedzmy serwerowych. Z dysków zewnętrznych 2,5 cala, szczególnie dla graczy, polecam dysk WD My Passport X, który współpracuje z PC-tem, jak i z Xboxami One i 360. Dysk jest naprawdę cichy, bardzo szybki i posiada ogromną pojemność. Osobom, które lubią podróżować lub po prostu mają tendencję do upuszczania przedmiotów z dużej wysokości, polecam dyski ADATA z serii HD 710. Są to dyski w specjalnych, gumowanych, odpornych na uderzenia oraz na zalania obudowach, dzięki czemu nasze dane są bezpieczne w każdej sytuacji. No i wracamy do wyciszania obudowy, wyciszanych obudów. Jeśli kogoś nie stać na typowo całą obudowę wyciszaną, po prostu pozbycie się starej, zakup nowej, możecie kupić same maty bitumiczne i własnoręcznie taką obudowę sobie wyciszyć. Kiedyś to było bardzo popularne, bo tych obudów wyciszanych było mniej i były naprawdę drogie. Dzisiaj już są bardziej dostępne obudowy, ale czasami jeszcze inwestuje się w maty bitumiczne, które wyciszają panele naszego komputera no o ładnych kilka decybeli, więc chociażby to chrobotanie dysku czy szum wentylatorów staje się mniej uciążliwy. Zdecydowanie zabawa dużo tańsza niż cała obudowa wyciszana. Zobaczcie, jak to mniej więcej wygląda, ile to kosztuje. Jeśli chodzi o maty wyciszające, dzielą się na dwie wersje. Dedykowane do konkretnych obudów, ponieważ niektórzy producenci robią do swoich zwykłych obudów po prostu opcjonalne zestawy mat wyciszających. Drugi typ to tak zwane maty uniwersalne, które sprzedawane są w zestawach i czasami do wyciszenia naszej obudowy potrzebujemy 2-3 takie zestawy. Koszt ogólny wyciszenia komputera matami powinien zamknąć się w granicy 150 zł, więc tak czy tak jest to sporo tańsze rozwiązanie niż inwestycja w nową obudowę wyciszaną, która przypomnę kosztuje od 350 do nawet 700 zł. Montażu mat możemy dokonać własnoręcznie, nie powinno to zająć dłużej niż kilkadziesiąt minut. No i ostatnia porada to są wszelkiej maści akcesoria specjalnie stworzone do wyciszania dysków 3,5 calowych, tak zwanych twardzieli. Chociażby urządzenia takie jak Vibe Fixer i Vibe Fixer Pro od firmy Sharkun. Dzięki tym urządzeniom montujemy dysk w specjalnej klatce, zabezpieczamy gumowymi elementami. Jak sama nazwa mówi, Vibe Fixer, czyli Vibe wibracje, ma przede wszystkim ograniczyć te wibracje, w które wchodzi dysk poprzez ruchy swoich talerzy w środku. Są one bardziej uciążliwe niż to chrobotanie, czyli rysanie igłą po talerzach.
sam odczyt danych, to właśnie te wibracje są dużo bardziej denerwujące. Tylko takie chociażby Wi-Fixery mogą tutaj pomóc. Zobaczcie, jak to wygląda, jak to działa. Firma Sharkoon w swojej ofercie posiada kilka rodzajów Wi-Fixerów. Podstawowy Wi-Fixer składa się z metalowej ramki wsadzanej do portu 5,25 cala w obudowie. Dysk mocujemy na dystansach specjalnymi gumowymi elementami, dzięki czemu wibracje oraz hałasy są w znacznym stopniu pochłonięte. W przypadku Wi-Fixera 3 ponownie wykorzystujemy zatokę 5,25 cala, natomiast po bokach dysku mocujemy specjalne gumowe dystanse, które również działają w ten sam sposób. Pochłaniają dźwięki pochodzące z wibracji dysku. Natomiast Wi-Fixer Pro posiada możliwość montażu w zatoce 5,25 cala, ale także w zatoce 3,5 calowej. Nie wszystkie obudowy wszakże mają zatoki 5,25 cala. W dzisiejszych czasach powoli już się od tego odchodzi. Opcjonalnie do Wi-Fixera Pro możemy dołączyć także wentylator o średnicy 80 lub 120 mm, który zapewni naszemu twardzielowi niższe temperatury pracy. No dobrze, moi drodzy, przeszliśmy przez 5 porad. Mam nadzieję, że przynajmniej jedna Wam się przyda w praktyce. Ze swojej strony najbardziej polecam dyski SSD. Wiem, że są drogie, wiem, że mają mniejszą pojemność, ale naprawdę warto się tym zainteresować. Wi-Fixery są dobrą opcją, jeśli chcemy dość niewielkim kosztem tych wibracji się trochę pozbyć, hałasu się pozbyć, jednak nie będziemy inwestować w żadne nowe dyski, w żadne obudowy i inne takie akcesoria, więc jest to rozwiązanie w tym momencie chyba najtańsze poza zakupem mat bitumicznych, no ale wtedy już nas czeka też do pewnego stopnia przeróbka własnej obudowy i też całkowicie wyciszanej obudowy z tego nie zrobimy, a często właśnie najbardziej hałaśliwym elementem w komputerze jest ten starej generacji klasyczny twardziel. Na dzisiaj to by było na tyle. Pamiętajcie, ceny prezentowanych tutaj produktów macie w opisie filmu. Ja dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeśli ten film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, polećcie kanał znajomym. Jeśli nie subskrybujecie, zasubskrybujcie najlepiej od razu, bo codziennie jest nowy film. Dzięki, że pomagacie w rozwoju kanału. Pozdrawiam Was, cześć!